Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski podsumowuje pierwsze dni powrotu dzieci do szkół. Uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy zdali egzamin. Większość szkół pracuje w trybie stacjonarnym. W skali całego kraju zaledwie 44 placówki oświatowe pracują zdalnie, a 33 w tak zwanym trybie mieszanym. 1 września dzieci powróciły do stacjonarnej nauki. Obecnie w tym trybie pracuje niemal 100% szkół. Prawie 100% placówek funkcjonuje w trybie stacjonarnym, czyli przytłaczająca większość z nich. Część tych placówek już po pierwszych kilku dniach, kiedy po decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego przeszła na nauczanie zdalne, wróciła już od poniedziałku z powrotem do zajęć stacjonarnych. Mówi minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Zaledwie kilkadziesiąt placówek pracuje w trybie innym niż stacjonarny. Na te 48,5 tysiąca placówek zaledwie kilkadziesiąt było zmuszone do tego, aby przejść na tryb zdalny bądź tryb mieszany. Tak dobry wynik to efekt dobrego przygotowania zarówno dyrektorów szkół, jak i nauczycieli. Opracowaliśmy zasady funkcjonowania szkół w okresie epidemii. Zrobiliśmy to podobnie, a nawet i dużo wcześniej niż większość krajów europejskich. Wzorując się trochę na doświadczeniach tych państw, które nie przerwały nauki stacjonarnej. Mam tu na myśli Islandię oraz Szwecję. Co do nauczania zdalnego, to Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nowe rozporządzenie. Lekcje mają być skrócone do 30 minut. Co więcej, pojawi się także indywidualne nauczanie online, ale tylko na wniosek rodziców. To rozwiązanie, które pozwala w przypadku nauczania indywidualnego, gdy jest to orzeczenie poradni, aby przynajmniej część zajęć na wniosek rodzica, to wyraźnie chcę podkreślić, szkoła nie może narzucić takiego trybu, ale na wniosek rodzica może zdecydować się na kształcenie indywidualne w trybie zdalnym, tak aby nie było bezpośredniego kontaktu nauczyciela z dzieckiem, jeżeli ma to jakieś uzasadnienie epidemiczne. Mimo obostrzeń dzieci cieszą się z powrotu do szkół, w końcu do normalności trzeba wrócić.